Cześć, z tej strony Natalia i witam was w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj, kiedy tu nagrywam, jest piątek i do naszych wakacji zostało już coraz mniej dni, bo wylatujemy we wtorek rano, a w poniedziałek jedziemy już do Warszawy. Właśnie dlatego powoli musimy zacząć przygotowywać się do naszego wyjazdu, bo tak, ja dzisiaj mam kosmetyczkę, mamy dzisiaj dentystę, jutro nagrywamy film do Karola, w niedzielę musimy zmontować chyba jeszcze 3 filmy i dokończyć nagrywać ten film, więc szczerze mówiąc nie wiem, jak się wyrobimy, ale trzymajcie za nas kciuki. W poniedziałek będziemy już wyjeżdżali do Warszawy, dlatego w tym filmie zobaczycie nasze ostatnie przygotowania przed wyjazdem, jak się pakujemy, ogarniamy wszystkie rzeczy, robimy w sumie jeszcze ostatnie pranie, bo jeszcze wszystkiego nie wybraliśmy. Ale właśnie a propos przygotowań, to ja zaraz mam kosmetyczkę i zaraz muszę iść na wizytę, ale w ogóle chciałabym wam podziękować za inspiracje, które wysyłaliście mi na Instagramie, bo było ich naprawdę sporo. Tutaj są paznokcie, pomiędzy którymi się zastanawiałam, takie mi się bardzo spodobały. Te ostatecznie robię dzisiaj, te mi się jeszcze bardzo podobały i te też były bardzo ładne. Ale zanim pójdę, to pamiętajcie, żeby strzelić sumę na tym kanale, bo do końca tego miesiąca jesteśmy po 130 tysięcy subów i w sumie chyba się uda, bo jesteśmy już coraz bliżej. Pamiętajcie też, żeby zostawić łapkę w górę, a ja się zbieram i lecę na pazury. No dobra, witam was po kosmetyczce, ale tak naprawdę witam was w niedzielę, dwa dni później, bo przez to wszystko, co się dzieje, po prostu nawet nie mieliśmy czasu ani chęci nagrywać. Sytuacja widzę wygląda tak, że jutro mamy jechać do Warszawy, bo we wtorek o 8 rano wylatujemy na Dominikanę, a jesteśmy w dupie. Nie jesteśmy spakowani, nie mamy wypranych rzeczy, nie mamy jeszcze kupionych niektórych rzeczy, po prostu jest masakra, nie? Generalnie słuchajcie, przez ostatnie 3 dni zamiast, wiecie, skupić się na wyjeździe i w ogóle, to śledziliśmy to, co się dzieje na świecie i... Odpalone na jednym monitorze montowanie, na drugim wiadomości i co chwilę przeglądaliśmy wiadomości. No patrzyliśmy, co się dzieje, ja miałem zmontować do dzisiaj 3 filmy, nie zmontowałem żadnego, jeden prawie skończyłem zamiast 3, więc no jest dramat. Ale no wyjazd mamy za 2 dni, nie przekładamy tego wyjazdu, bo zapłaciliśmy no sporo pieniędzy za ten wyjazd. Trochę słabo się złożyło, że akurat w takim czasie. No nie, no tak, no my też słuchajcie, nie mamy zbytnio humoru teraz, żeby się cieszyć tym, że jedziemy i w ogóle, ale jest nadzieja, Natalia, że będzie dobrze, bo no patrząc na to, co się dzieje na świecie, jak my pomagamy, jak pomagają inne kraje, co się dzieje na Ukrainie, no to jest ta nadzieja, że faktycznie będzie dobrze. No i pomimo tego, co się dzieje, no wyjazdu nie możemy przełożyć, więc musimy się przygotować, a no jest... Jest źle, widzowie, jest słabo. Właśnie dlatego tutaj kończymy ten temat. My oczywiście wspieramy, pomagamy i dalej będziemy śledzili to, co się dzieje. I zachęcamy też was, żebyście śledzili media społecznościowe, które dostarczają zweryfikowanych i sprawdzonych informacji, bo tych informacji naprawdę tam będzie sporo, nie? A my tymczasem musimy skupić się na naszym wyjeździe, bo przez ostatnie 3 dni prawie nic nie zrobiliśmy w tym temacie, nie? Na początku filmu, czyli 2 dni temu, pokazywałam wam, że idę na paznokcie i miałam zrobić biało-złote, ale okazało się, że moja kosmetyczka nie ma złotego lakieru, więc zrobiłam te miętowe. One wyglądają tak. Miętowo-różowe. Ładne, no, są spoko. Takie różowe, to są takie cielisty, to jest kolor bardziej. No, czy ja wiem. I Natalia, co my musimy zrobić teraz? Ja nawet nie chcę. Jest tego tyle? Dobra, musimy, Natalia, zarezerwować hotel. Nie, najpierw hotel, bo jutro... Jutro jedziemy do Warszawy, bo we wtorek 8 wylatujemy, więc w poniedziałek już jedziemy do Warszawy i... Bo we wtorek pewnie o 5-6 musimy być na lotnisku. No więc dobra, szukamy hotelu. W sumie mamy już pewien wybrany. Tak. Tylko mam nadzieję, że są miejsca, patrzyliśmy na niego z tydzień temu, nie? Okej, my zdecydowaliśmy się na hotel, który jest koło lotniska, żeby rano nie tracić czasu, no i właśnie. My też będziemy bez kurtek, nie? No tak, bo generalnie jedziemy w poniedziałek. W poniedziałek wieczorem odstawiamy samochód, żeby nic się nie wydarzyło, bo jakbyśmy, nie wiem, jechali na przykład rano samochodem na lotnisko i mielibyśmy jakąś stłuczkę czy coś. To już takie czarne scenariusze, to, nie? To byłby koniec, bo mamy leasing, musielibyśmy wyzywać policję, nie zdążylibyśmy wtedy, więc jedziemy spokojnie w poniedziałek, wieczorem odstawimy samochód na parking. No i też musimy zostawić w aucie kurtki, no tak. Bo bez sensu brać je tam, no nie? Właśnie, tam jest, słuchajcie, nie wiem, chyba 30 stopni, więc bez sensu brać tam kurtki, zostawimy je w samochodzie i bierzemy hotel przy samiutkim lotnisku, żeby wiecie, z rana jak najszybciej być na lotnisku i no żeby wiecie, nie targać ze sobą tyle rzeczy, nie? Ja pierdziel, Natalia, ile? 550 zł, przecież ten hotel był po 400 chyba, jak my patrzyliśmy na niego, ale no tak to jest, widzowie, jak się rezerwuje na ostatnią chwilę. No tak jak mówię, no ostatnie 3 dni byliśmy wycięci z życia przez to, co się dzieje, ale no trudno. W ogóle te przy lotnisku hotele są droższe niż w centrum. No tak, ale jak my wylatujemy o 8, to jakbyśmy jechać z centrum jeszcze, wiesz, Uberem czy coś, to są dodatkowe minuty. Czy Uber przyjedzie, czy nie. No właśnie. W ostatnim w ogóle mieliśmy już sytuację, że zamówiliśmy i ileś kursów odrzucali. Tak, no u nas w Trójmieście, więc nie ma co, Natalia, bierzemy przy lotnisku, zapłacimy trochę więcej, ale będzie spokój, nie? Nie, nie bierzemy, zjemy coś na lotnisku. Tak, jakiś maczek na lotnisku, już koniec, no koniec diety, na wakacje lecimy. Dobra, Natalia rezerwuje hotel, więc chwilę do was pogadam. W ogóle, Natalia, ten film musi wlecieć dzisiaj na kanał, bo my to, słuchajcie, nagrywamy w niedzielę. 14.40, 18.30 ten film musi być na kanale.
No, więc jeśli nam się udało widzowie wrzucić go w niedzielę, to strzelcie lajka, bo to na pewno nie było łatwe. My musimy się teraz spiątnąć chatę, moi rodzice przyjeżdżają. Ja muszę zmontować film na jutro na pewno. W ogóle bierzemy laptopa na wakacjach, będę musiał montować filmy widzowie na swój kanał. Poza tym musimy jeszcze posunąć samochód, bo to co się dzieje to jest jakaś masakra i no, spakować się. Musimy wrzucić paczki, kupić rzeczy, nie mamy w ogóle żadnych leków, musimy jechać do apteki. Nie mamy rogala na siebie dla mnie, nie mamy Warszawie jeszcze... Warszawie czekają na nas okulary do odbioru przeciwsłoneczne. Ja muszę kupić jeszcze sobie komplet dresowy, żeby mieć w czym lecieć w samolocie. Nie mamy Natalia wymienionych złotówek na inną walutę, więc... A słuchawki mamy w końcu, czy nie? No ja chciałem kupić AirPods, ale mi nie pozwoliłaś, więc nie mamy. A i w ogóle pochłoś widzą, co jeszcze zrobiliśmy, a właściwie czego nie zrobiliśmy. Co? Sukienka. A, w ogóle zapomnieliśmy o tym sukienki, nie? Pamiętacie pewnie, kilka dni temu jechaliśmy do Krawcowej, żeby skrócić na tej sukienkę i miała być do dobioru w piątek i umówiliśmy się, że spoko, przyjedziemy wtedy o 15, a Natalia w sobotę mówi, ty, Karol. Nie, ja rozmawiam z mamą i mama mówi, no ja idę do Krawcowa, jaja. Karol, Krawcowa, nie odebrałeś sobie mojej sukienki. Więc jeszcze jutro, w poniedziałek, przed wjazdem do Warszawy, musimy odebrać sukienkę, zrobić zwroty, pacze, które mamy do oddania, nie? No jest dramat, nie, jest masakra. Robimy, nie? A w Warszawie musimy być chyba do 18, bo ten z okularami jest do 18. Aha, a siedzisz 4 godziny. Nie, spoko, ogólnie jest git, no. Dobra, jedna rzecz ogarnięta, więc teraz Karol, dawaj walizki i pakujemy się. Już się pakujemy? No to co mamy, to już spakujmy, to będzie trochę luźniej wszędzie. Kurde, nie, ja jakoś nie czuję nadal tego wyjazdu, totalnie nie dociera to do mnie, nie? Nie wiesz, że za 2 dni będziemy tam, nie? No... Jakoś tak nie biorę tego do bani w ogóle. Dziwnie tak, jakoś, ale dobra, które walizki, te czarne? No czarne, to te duże. O, ty Natalia, to jest jakiś twój ten, koszyk taki. Tak, ja go biorę, no. Tak, pamiętałam. Serio pamiętałam. Dobra, okay. To jest ta największa? To jest największa, czekaj, idę jeszcze po drugą, druga jest tam chyba w tamtym pokoju. Dobra, walizki mamy przygotowane, Karol tutaj już nosi ciuchy te wyprane. Ty Karol, my butów nie wypraliśmy. No i co? Ja nie muszę prać. A ja muszę, białe przecież ja mam wszystkie. Ja bym nie ryzykował, żeby ci się nie zniszczyły, bo jak zniszczy... Nie no, przecież prałam je już. Okay. Trzeba to przejrzeć, bo na pewno tego wszystkiego nie będziemy brali. Ja sobie przed samym wyjazdem jeszcze kupiłam dresy na drogę. Wygodniej, bo wiecie, 10,5 godziny w samolocie to jest całkiem no, sporo. No jest, będzie grubo, ale fajny ten dosięg Dalia. Ja właśnie zazdroszczę, bo ja też bym chciała mieć taki komplet. O, proszę bardzo. Ale, o. Taki fajny i zielony. Ja też muszę Natalia kupić taki, żeby ale, mieć taki kombinezon jakby. Tylko Natalia by nie chciała nic mówić, nie? Ale my mamy po 20 kilo w walizkach. Wiem, musimy po prostu to przejrzeć, co bierzemy. Wszystkiego nie będziemy stąd brali. W ogóle, Natalia, jak to robimy? Mamy dwie walizki. Jedna jest moja, druga twoja, czy jak? Nie, zróbmy, że po pół. W razie czego jakby się zgubiły, czy coś. A, żeby połowę dać no. Tutaj, połowę tutaj, żeby jak się jedna zgubi... Dobra, to żeby mieć, wiecie, w drugiej cokolwiek. No, Rojzaj, to my w takim razie idziemy to przeglądać i pakować to, co bierzemy. Nie wierzę. Chciałam sprawdzić pogodę, żeby zobaczyć jakie są wieczory, czy są ciepłe, czy chłodne i za rzeczy brać na długi rękaw. Karol, przez raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć dni będą burze. Ja pierdzielę, czekaj, my lecimy kiedy? We wtorek, tak? Czyli środa burza, czwartek, o, bez burzy, piątek burza, sobota burza, niedziela burza. Poniedziałek burza, wtorek burza. To ja, czy mogło być gorzej? Jestem załamana, Karol. Czekaj, odpalmy godzinową. Szczerze widzowie, ten wyjazd nie mógł zacząć się gorzej. Raz, że sytuacja na świecie jest jaka jest i no wiecie, no nie bardzo mamy humor w ogóle, żeby jechać. A dwa, no pogoda ma być tragiczna. Jest nadzieja, bo na przykład we wtorek ma padać tylko od 14 do 16, czyli 2 godziny. Najważniejsze 2 godziny w ciągu dnia, no. Czwartek ma padać od 9 do 11 i od 13 do 15. Czyli cały dzień praktycznie, no. No i dalej już nie pokazuje pogody godzinowej, bo jest już za daleko. Widzowie, nie, w ogóle jedziemy? Jest sens jechać jeszcze w ogóle? Burze. Tam są huragany, nie? Ale nie, no chyba nie o tej porze, nie o tej porze roku jeszcze, ale mi się to chciało pakować, nie? Ja pierdziele. Dobra, nie, no widzowie, nie ma co, spokojnie. Dobra, ale może to tylko tak pokazuje. Tylko wkręca, nie? Kłamie ta pogoda. Wkręca 100%. Na pewno jest, okej? Okay? Widzowie, nie ma co ufać prognozie pogody. Może jakąś kurtkę przeciwdeszczową jeszcze weźmiemy. Tak szczerze, Natalia, póki co wszystko z tym wyjazdem jest pod górkę. Ale to może się odwróci, wiesz jak to jest, nie? Może na wyjeździe w końcu zacznie się z górki robić wszystko. Dobra, walizki wstępnie spakowane, ciuchy. Tutaj Karol ma jeszcze maskę do nurkowania. Bierzemy ją? Ono dużo miejsca zajmie. Bierzemy! No ale jakie, wiesz, tam będzie fajnie do nurkowania. Się tylko boję, że nam kilogramów wystarczy, ale dobra, no spakujemy. Jeszcze na sam koniec dnia będzie trzeba sprawdzić, ile ważą, nie? Wiesz co, kosmetyki będą najwięcej ważyły. No, też te właśnie, olejki, te olejki do opalania trzeba je zaraz spakować, idę po nie. Ale Karol, zanim olejki to mój koszyczek plażowy. Napierdzie, Natalia, widzisz, że on miejsce zajmuje? Akurat nie, ja go wypełnię rzeczami w środku.
Ale pamiętasz, na Rulus codziennie go braliśmy na basen. No dobra, ale poczekaj, ty go bierzesz jako podręczny czy nie? Bo ja jako podręczny biorę plecak z laptopem i z dronami i nie, z drona nie, dron musi chyba iść do dużej, nie? Dron do dużej, baterii. Baterie, właśnie, laptop, baterie, wszystkie rzeczy do podręcznego. Wiesz sobie, że tutaj idę z kamerą w tym? No dobra, ale Natalia, no poczekaj, no ale tego nie zmieścimy do walizki, no przecież to tyle miejsca zajmuje. No, na Rodos. I to było walizce? Tak, wypełniłam to rzeczami, bielizną i klapkami i czymś jeszcze. No jakoś nie bardzo widzę na to miejsce tutaj, ale okej, Natalia, jak upchasz to spoko. Trzeba jeszcze znaleźć koniecznie moje buty, bo ja nie wiem, gdzie mam wszystko. Właśnie, buty, dawaj buty, jakie bierzemy. Jestem głodna, może ja zacznę już robić obiad w międzyczasie. A właśnie a propos obiadu, to później często piszecie do mnie na Instagramie o przepisy i dzisiaj robimy takie oto risotto z paczki, bo niestety na nic innego nie ma czasu. Dobra, w międzyczasie, kto będzie ogarnę obiad, przygotowałem nam buty i tutaj są moje, jest ich całkiem sporo, ale tak, no klapki muszę wziąć, klapki od Natalii Fajta ze świąt też muszę wziąć, bo jeszcze ich nigdy na sobie nie miałem. Nie wiem, czy będę brał japonki, nie wiem, czy będę brał te czarne, na pewno wezmę sobie te, na pewno wezmę sobie tamte i te, bo one są jasne, więc no wiecie, takiego klimatu ciepłego, egzotycznego będzie pasowało. Tutaj z kolei włożyłem buty Natalii, Natalia, wszystkie są do mycia, i twoje, i moje, powiem ci, ale w ogóle widzowie hit. Natalia oczywiście zapomniała, że ma takie buty, nie? Z metką jeszcze. Bo one czekały na lato, Karol. Aha, one czekały na lato. No to się doczekały, widzowie, lata w marcu, ale tam, gdzie jedziemy, no niby jest lato, więc zobaczymy. No, więc tak to wygląda, jeśli chodzi o buty. W ogóle, Natalia, mi się przypomniało, że ja nie mam miejsca na iPhone'ie. Ja muszę zgrać zdjęcia, żeby mieć na nowe zdjęcia z Dominikany. Cały sprzęt będę musiał na spokojnie ogarnąć wieczorem po tym filmie. Na tym filmie nie będę wam pokazać, bo tam muszę jeszcze, wiecie, na kompa je wszystko pozgrywać. Projekty, nie projekty, miniaturki, dosłownie wszystko. Z tym też strasznie długo zajdzie. Ale gdzieś tam, jak już będziemy na Dominikanie, pokażemy wam, ile tego sprzętu jest. A póki co, zacznę sobie zgrywać zdjęcia z telefonu, bo jak wiecie, mam zajęte 252 z 256 GB. W ogóle polecam wam, słuchajcie, takiego pendrive'a specjalnie do zgrywania plików z iPhone'a. To brzmi trochę jak reklama, ale nie, to nie jest z reklama. Kilka razy już nam uratował tyłek w życiu. No. Z jednej strony ma, jak widzicie, złącze Lightning, a z drugiej strony ma normalny USB, żeby móc to podpiąć do komputera. I generalnie działa to tak, że wsadzacie to sobie do gniazda w iPhone'ie i potem w aplikacji, o, wybieracie, czy chcecie zgrać zdjęcia z iPhone'a, czy z dysku na iPhone'a. Potem wybieracie pliki, zrzucacie z iPhone'a na tego pendrive'a, odpinacie, o, uwaga, cyk, to od iPhone'a i to po prostu wsadzacie do kompa i zgrywacie to, co zgraliście z telefonu, po prostu na kompa, no jakby jak z normalnego pendrive'a, nie? Mega spoko sprawa, tak jak mówię, to nie jest żadne lokowanie, po prostu polecam wam to, jak macie iPhone'a, bo ja zawsze miałem problem, zawsze, wiecie, jak podpinałem normalnie kablem, to wyskakiwały jakieś błędy, nie mogłem zgrywać plików i w ogóle z tym nie ma żadnego problemu, wszystko śmiga elegancko, więc jak ktoś ma iPhone'a, to warto. Dobra, ja w ogóle przyniosłem nasze kosmetyki do opalania, które zostały nam z zeszłego roku i musimy je przejrzeć, ale a propos, jak już Karol zrobi taki blok reklamowy, to ja wam polecam ten olejek, zaraz wam pokażę, jak on wygląda na skórze. To jest najlepszy olejek na świecie. Patrzcie, jak on się błyszczy, nie wiem, czy to widać w kamerze. Trochę będzie chyba widać. Nie dosyć, że on pięknie pachnie, to on jeszcze tak się mieni na skórze. Tak, by the way, patrzcie, ile tych olejków jest. Przecież to samo towarzy już z 3 kilo, Natalia. To jest masakra jakaś. W ogóle, słuchajcie, to co się dzieje na chacie, to jest też jakaś masakra. Wszędzie jest wszystko, ale o, patrzcie na to. Ja to pokazywałem już na moim Instagramie, ale ostatnio, widzowie, dostaliśmy paczkę z taką dziurą, czajcie? Tak wyglądała paczka, w sumie łapię teraz relację z Instagrama, jak to odebrałem. Ja wiem, że dzisiaj to jest najmniejszy problem, ale chcę wam pokazać coś, bo czegoś takiego jeszcze w życiu nie widziałem, nie? To jest paczka, którą właśnie wybrałem z ochrony. Przywieziona przez kuriera. W takim stanie, widzowie, czajcie to? Patrzcie. No przecież to jest jakiś żart. Najgorsze jest to, że my musimy to zwrócić i musimy zwrócić to w oryginalnym opakowaniu, w którym do nas przyszło. Nie, no pewnie, nie ma problemu. Przyszło, widzowie, tak, zwrócimy to tak. Ja nie wiem, Natalia, co oni musieli robić z tą paczką, że to jest dziura taka. Na szczęście wszystkie rzeczy były w środku, ale... W sumie to nie wiem, jakim cudem były te wszystkie rzeczy, bo ta dziura normalnie była tak olbrzymia. No widzowie widzieli zresztą, no pokazaliśmy. Dlatego, że na dole były kartony od butów. No i dlatego nie padło. Blokowały te rzeczy jakby, nie? W ogóle pokażę wam, jak to risotto wygląda na początku. Ono wygląda tak, jak taka zupa bardziej. Ale zobaczycie, jak będzie wyglądał na sam koniec. Ile, Natalia, jeszcze, bo już głodny jestem. 40 minut. Ile? Widzowie, ja wiem, że miał być koniec tematu, ale no ja nie mogę. Po prostu śledzę, co się dzieje i właśnie pojawiła się informacja, że rozpoczęły się negocjacje między Ukrainą i Rosją, więc trzymajmy kciuki, żeby jakkolwiek się dogadali, żeby to wszystko się już uspokoiło, chociaż powiem wam, że i tak odzyskałem wiarę w ludzkość, nie? Patrząc na to, jak się solidaryzowały kraje, jak co my robimy jako Polacy, co robią inne kraje, jak wszyscy, wiecie, zaczęliśmy wspólnie działać, no przeciwko wiadomo komu. To już tak, kurde, po tych trzech dniach trochę poprawił mi się humor, że jednak jest, wiecie, w nas nadzieja, że sami siebie nie powybijamy. Ja w międzyczasie, przygotowując obiad, spakowałam te kosmetyki do opalania, co prawda nie wszystkie, ale Karol, to jest tak ciężkie, możesz to zważyć z ciekawości. Ja się boję, Natalia, bo to ja widzę. Takie 2-3 kg to na pewno waży. Dawaj. O Jezu, więcej niż 2 kilo, tak 3 myślę gdzieś. Uwaga, widzowie,
cyk, kładziemy. Co? Tak mało? Ja niemożliwe. Więcej. No faktycznie, nie całe 2 kilo. Dobra, no to jeszcze nie ma tragedii. Dobra, miałam wam pokazać, jak wygląda ten obiad po ugotowaniu i jak ta woda się wygotowała, to risotto wygląda tak. Już się nie mogę doczekać, aż je zjemy. Dobra, obiad zjedzony, smakował. Smakował, no dobry. Chyba w tym miejscu kończymy ten odcinek, bo... No za wiele w sumie, Natalia, to my nie zrobiliśmy. Mamy jeszcze dzisiaj tyle do zrobienia. W tamtym pokoju jeszcze mamy pranie do zrobienia. Musimy umyć wszystkie buty, no ale już chyba nie będziemy tego nagrywać, no bo to nie jest zbyt ciekawe. Nie, no nie ma czasu przede wszystkim, bo jest nadal prawie 17. My musimy ten film wrzucić o 18:30, nie? Za półtorej godziny, więc... My we wtorek wieczorem będziemy już w Dominikanie i długo zastanawialiśmy się, czy odwoływać akcję pocztówkową, ale tyle osób na nią czeka, tyle już to zapowiadaliśmy, więc... Akcja pocztówkowa zostaje, więc koniecznie wbijajcie nasze Instagramy, bo spod każdego zdjęcia będziemy wybierali po jednej osobie, do której wyślemy pocztówkę właśnie z Dominikany. Także my teraz kończymy, idziemy ogarniać to wszystko i trzymajcie kciuki, żebyśmy... Noc będzie długa, noc będzie długa dzisiaj. Subskrybujcie kanał, bo będą filmy z Dominikany. Mam nadzieję, że będą wam się one podobały i my tymczasem się żegnamy, bo musimy serio to ogarnąć. No dobra, idziemy montować. Nara!